tego rozpatrzenie projektu uchwały posiada przez Zarząd Dzielnicy 8 oraz Komisję Edukacji. Pierwszy projekt uchwały dotyczy w sprawie opinii dotyczącej zbycia zarządu dotyczącej zbycia części działki nr 132 łamane przez 99 obrębów 11 jednostka kompetencji na podróże położonej w Krakowie. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie zbycie części działki nr 132 łamane przez 99 o powierzchni 120 metrów kwadratowych w obrębie 11 jednostki agencji na podwórze położonej w Krakowie celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonej numerem udziału 132 łamane przez 100 i 232 o łącznej powierzchni 907 metrów kwadratowych będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej w związku z pismem udziału Śląskiego Miasta na GTSV01.6840.3.51.2012 dnia 23 sierpnia 2012 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Opiniuje się w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Jest również opinia Komisji Merytorycznej. Opinia komisji jest pozytywna. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby Bardzo się cieszę, że jesteśmy podobne do zdania. Panie Przewodniczący, ja widzę, że ten wniosek był wtedy, kiedy ma potrzebę, to się Rada Dzielnicy pyta. A tak zwany, to nie nazwę. Natomiast kiedy nie ma potrzeby, to się Rada Dzielnicy nie pyta. I na to w przypadku zmycie działki przy ulicy Szwajni, gdzie faktycznie nie widziałem zasady, dlaczego działka została zbyta i mnie nie wystarczy w ogóle o tym być pomogać. A w chwili obecnej tutaj nas informują, super skorzystajemy. Pewnie wszyscy się zgodzimy, czy Panie Przewodniczący po prostu działa. Pytanie, czy to, jeśli mogę, czy to zbycie na Szwajni było w trybie bezprzetargowym? Bo tylko o takich nas się pytają. A to jest przetargowe? Bezprzetargowe. Tylko takie opiniujemy. Czyli jeżeli miasto chce sprzedać działkę na wolnym rynku, to po prostu to robi. A do nas wpływają takie, kiedy to jest sprzedaż wynikająca z faktu uregulowania własności, ktoś się wyraża, jest sąsiad, popełnienie, także pewnie to wynika z tego. Ale nie mam. Ja proponuję panie przewodniczący, jak było wyszłania. Panie przewodniczący, proponuję tutaj, że mogę sobie przyznać głos. Panie Krzysztofie, proszę przygotować przykłady. Na najbliższe posiedzenie zarządu wystąpimy do Skarbu Miasta z prośbą o wyjaśnienie tego zaistnienia sytuacji. Dobrze. Czy w tej chwili pojawia się jeszcze dwa bez głosu? Nie widzę chętnie za ten problem do głosowania. Kto się zajmuje za przyjęcie tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 14. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ja z osobą panu przechodzimy. Proszę państwa do Komisji Edukacji. Panie przewodniczący, prosimy o przedstawienie projektu uchwały dotyczy projektu ustawy w roku 2013. Merytoryczne projekt uchwały. Zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zdanie w piątym tytule pod nazwą remont opaski oraz wymiana nawierzchni chodników, kontynuacja przedszkola 140 z 30 tysięcy na 23 tysiące złotych. Paragraf drugi. Zwiększa się kwotę na zadanie priorytetowe pod nazwą wymiana pakietu przedszkole nr 5 z 10 tysięcy na 14 tysięcy złotych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu 4 za jednogłośnie i uzasadnienie. Wykonuje się projekt listy zadań priorytetowych na rok 2013 w związku
związku z pismem Zespołu Ekonomiki Oświaty dotyczącym techniczno-finansowej analizy możliwości realizacji zadań z dnia 28 sierpnia 2000 roku. Troszeczkę. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Czy ktoś z naszych chciałbym w tej kwestii zabrać głos? Pani Maja, pytanie. To się skierowało na to poszło 3000. Jeszcze na nic. Jeszcze na nic. Proszę? Jeszcze na nic. Jeszcze jest jedno zadanie, które jest nie zaopiniowane przez geologów. Czekają na wykonanie projektu i wtedy będą wiedzieli, ile to zadanie ewentualnie będzie, czy może będzie taka konieczność, żeby dołożyć. Ale na razie to jest przedszkolu, niezapomniane zadanie w przedszkolu 127. Tam chodzi o optymianie klatki schodowej. Pamiętacie Państwo, że tam była, że to przedszkole jest nie wiem, za krótkie, coś to było czasem. Z tego zrobiony projekt i dopiero jak będzie zrobiony projekt, to będą wiedzieli, jak będzie kosztowało wykonanie. To zadanie jest niezaopiniowane jeszcze przez zero. No i tutaj zostały te pieniądze, więc... Dlatego tutaj na razie na nic nie może zrobić. No bo nie wiadomo, czy nie trzeba będzie tam na przykład dołożyć, nie? Nie wiadomo, może tam to będzie jeszcze trzeba dołożyć, to za dużo jeszcze. Ktoś jeszcze tam chciałby zabrać głos? Nie widzę, proszę Państwa, będę głosowany. Ten projekt uchwały, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem, proszę o podpisanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, piętnaście, proszę. Dziękuję bardzo. Teraz to są. I przechodzimy, Panie Przewodniczący Komisji Terenów Zielonych. Pierwsze projekt uchwały dotyczy projektu podziału środków na zadania powierzone dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji prac remontowej, posiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Sprawy projektu podziału środków na zadania powierzone dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji prac remontowych, posiedlowej, szkolnej infrastruktury sportowej, jest na rok 2013. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, przeznacza się kwotę 76 800 zł na punkt pierwszy budowa stoczni Żar oraz wierzchni wraz z obwodnieniem ulica Zgodny 115 ze szkół, punkt drugi, remont boiska, ulica Cidłowa, szkoła podstawowa 62, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania komisja 1 za, jednogłośnie. Opinia zarządu pozytywnie, 4 za, 1 głośnie. Uzasadnienie dzielnica zgłosił się zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej szkoły infrastruktury sportowej, rekreacyjnej w roku 2013. Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnie za ten podstaw pod głosami. Ten projekt uchwały, kto jest pan, pan jest radny, jest za. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, czternaście. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Stwierdzam, że ja stosuję uchwały kolejnej uchwały Zielonych dotyczących zadań powierzonych w zakresie tworzenia zielonych zielonych wraz z małą. Panie Przewodniczący, radny głos. W sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia zielonych wraz z nową architekturą oraz modernizacją ośrodków wielkanocnych w roku 2013 roku. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, wnosi się o połączenie środków na 2013 rok przeznaczonych na realizację zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleni i skweru wraz z nową architekturą oraz modernizacją ośrodków wielkanocnych. Paragraf drugi, uchwała ta dzisiejsza dnia podjęcia. W wyniku głosowania komisji 7 za, 1 głosie. Opinia zarządu pozytywna, 4 za, 1 głosie. Uzasadnienie. Połączenie budżetu ma na celu lepsze do dysponowania środków będących w Wielkiej Radzie i Wielkiej Radzie. Dziękuję. Dyskusja. Nie ma chętnych zabrania głosu. Zatem poddam do głosowania ten projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery. 15, 18.
Projekt zarządu, proszę Państwa, proszę o czytanie. Projekt zarządu, projekt uchwały zarządu dnia 10 października w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres w związku z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK z dnia 7 września 2012 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opiniuje się uzasadnienie. Opiniuje się w związku z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK, Policji oraz Straży Miejskiej. Nie było negatywnych uwag, stąd taka propozycja. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Ten projekt głosowania. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, piętnaście, dwanaście. Podjęła stosowną projekt uchwały zarządu. Kolejny projekt uchwały z dnia 10 października 2017 roku w sprawie korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy Służby Interniki na rok 2012. Merytoryczna regulacja sprawy. Paragraf pierwszy. W planie finansowo-rzeczowym Rady Dzielnicy Służby Interniki na rok 2012 wprowadza się następującą korektę. Przenosi się kwotę 100 zł z paragrafu 42.70 na paragraf 43.00. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z pismem Wydziału Obsługi Urzędu UMK. No po prostu gdzieś tam zostało. Tak, szczegóły to pani Radka. Paragraf oczywiście. Na zakup usług była zabezpieczona wystarczająca ilość środków, natomiast przegląd gaśnic, który jest obowiązkowy na tym roku, zazwyczaj kosztowało 50 zł. W tym roku pan wymieniał gaśnice, które już nie nadawały do użytku, no i 160 ponad złotych kosztowała ta wymiana. No i tych pieniędzy, które były zabezpieczone na odprowadzanie ścieków akurat w tym przypadku, no brakło. Dlatego jest konieczność. Zostało nam na tym paragrafie 10 zł. I po prostu jest konieczność przeniesienia. Taka jest. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Proszę, chciałbym jeszcze zabrać głos. Nie widzę chętnych zabrać tutaj do głosowania. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 8. Dziękuję bardzo. Ja z uchwały, ostatni projekt uchwały zarządu. Kolejny projekt uchwały zarządu z dnia 10 października w sprawie ustalenia warunków zawodowych na inwestycji pod nazwą budowa zespołu zawodowy Dom Spokojnej Jesieni opieki dla osób starszych przy ulicy Zielonej w Krakowie. Merytoryczna regulacja sprawy. Paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie ustalenie warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu zawodowy Dom Spokojnej Jesieni opieki dla osób starszych wraz z drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na części działki numer 13 łamane przez 1 obręb 9 Podgórze wraz ze zjazdem na działkach numer 13 łamane przez 1 obręb 9 i numer 581 582 obręb 10 Podgórze przy ulicy Ziemnej w Krakowie w związku z pismem Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK z dnia 21 września bieżącego roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Opiniuje się w związku z pismem Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Proszę Państwa, do tej uchwały jest opinia merytorycznej komisji, czyli planowania przestrzennego. Opinia jest pozytywna. 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Także opinia radnego z tego okręgu jest też pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma żadnego zabrania głosu, zatem poddam pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie uwagi.
15.18. Dziękuję bardzo. Objęła stosowną uchwałę.